Jak również pomyliłem się. A ostatni cios, cios musi zostać zadany ofensywnym dżinem. Nie może być to wezwanie jakiegoś poziomu. Musi być to po prostu ofensywny dżin. Ofensywny dżin ziemi. Dobrze, mam już na koncie 1415 punktów obrażeń. I oby szło mi tak dobrze dalej. No, Thor nie powinien zadać mu specjalnie dużych obrażeń. Tylko 408, widzicie? Jest całkiem... Jest całkiem odporny na... wezwania wiatru. O, bosko, o, hura! Dzięki błyskowi. 8 punktów obrażeń dzięki błyskowi. Sekundę! Czyli nie zdejmuje to z nas wszystkich buffów, a tylko buffy siły? Buffy ataku? Używam tutaj angielskiego zwrotu, mam nadzieję, że nikt z was nie ma nic przeciwko temu. Jeżeli w takim razie tylko i wyłącznie... Jeżeli w takim razie tylko i wyłącznie jest w stanie martwobrody obniżyć nam atak do normalnej wartości, to może jednak jest sens rzucania odporności i obrony. Widzicie, z kolei problem jednak polega na tym, że ilekroć używał tego pękania, czy... Przepraszam, zapomniałem, jak ten atak się nazywa. Ilekroć używał swojego czaru niwelującego naszą obronę, nasze podniesione statystyki, mógłbym przysiąc, że znowu zaczynał zadawać mi normalne obrażenia. Powinienem trochę więcej o tym poczytać. Widzicie, nie zareagował. Naprawdę ciężko jest mu cokolwiek zrobić. I 150 punktów doświadczenia. 150 punktów obrażeń. Łamać! No, nie pękać, a łamać. Normalna siła. Na niego też niby możemy rzucać debuffy, ale możemy obniżać jego statystyki, ale mało to daje, ponieważ zaraz może je podnieść z powrotem. Używajmy tego po prostu, jeżeli nie mamy czego robić z dżinem. Tyle. Dobrze, podniosę sobie wszystkim zwinność. Spróbuję zapieczętować energię szkwałem. Przy użyciu dżinów znacznie... Przynajmniej odniosłem wrażenie, że znacznie wyższe prawdopodobieństwo jest, że uda się zapieczętować psa-energię przeciwnika przy użyciu dżina, niż przy użyciu czaru. No! Widzicie? Udało się. Co oznacza, że będzie naparzał nas z miecza. Nie jestem pewien, z czego mam się cieszyć, ponieważ... naprawdę. I chyba właśnie pominąłem atak... przyzwania pierwszego poziomu. Oj, niedobrze. Jak się pogubię w moich drobnych obliczeniach, to nie będę w stanie zadać ostatniego ciosu z dżinem ziemi. Oj, tak. Kurczę. Ile on mógł zadać obrażeń? 100. O, wow! Dobrze, że nie wzmocnił sobie ataku. Tak, może wzmocnić sobie również atak. Dobrze, to ty sam siebie ulecz. A reszta niech udaje, że robi coś pożytecznego, naprawdę. Na przykład to sobie rób. Ty atakuj. Ty... Nie wiem... Ochronę! Nie, bez sensu. Nie, dobrze. Skoro jest w stanie w tej chwili atakować tylko i wyłącznie mieczem, w takim razie rzucę sobie ochronę. No. I może jakoś przeżyję.
46. O matko. Niestety Martwobrody nie będzie miał tej psej energii zapieczętowanej przez całą walkę. Zaraz mu ten znaczek z nad głowy zniknie. No właśnie. Wykrakałem. Być może jednak uda mi się ponownie użyć szkwału. Byłoby całkiem miło. Dobrze, to może dzięki temu nie będzie trafiał. Dobrze, zmniejszymy jego punkty obrony i oczywiście osłonimy się błyskiem. Zawsze osłaniajcie się błyskiem podczas tej walki. Nudne, ale działa. To po prostu działa. I ogólnie muszę przyznać, że zapewne możecie znaleźć dziesiątki filmików na YouTubie, gdzie ludzie znacznie, ale to znacznie lepiej ode mnie walczą z Martwobrodym, ale to jest moje trzecie starcie i z tych trzech tylko jedno udało mi się wygrać. I to też naprawdę cudem, możecie mi wierzyć. No, znowu wzmocnił sobie atak o 117. No to jeżeli nam nie zniweluje tej odporności biednej... będzie całkiem nieźle. I teraz muszę pamiętać, aby policzyć obrażenia wezwania dwa razy. 157. Dobrze, w takim razie zajmę do tego 157. I jeszcze raz 157. Ponieważ poprzednim razem zupełnie zapomniałem podliczyć obrażenia z wezwania Marsa pierwszego poziomu. I wychodziłoby na to, że zadałem mu już 2891 punktów obrażeń, więc prawie połowę. Prawie połowę z wymaganych 6000. Nie jest źle. I nie mam bladego pojęcia, czy ten przeciwnik... Au! I nie mam bladego pojęcia, czy ten przeciwnik w ogóle jest w stanie się z many wypstrykać. Podejrzewam, że wy prędzej byście się wypstrykali z many i to pięciokrotnie. On ma 600 punktów psa energii, które nazwałem maną przed sekundą. Drobny błąd, naprawdę przepraszam. No jeszcze chwila, musiałbym użyć kwarca. Kwarcu na Iwanie. Iwan jednak jest w stanie sam się uleczyć silnym lekiem, proszę bardzo. A Mia zrobi... nie wiem. Podnieś obronę jeszcze raz wszystkim. Może na coś to się przyda. Chociaż odnoszę wrażenie, że któraś z moich postaci padnie w tej rundzie. Nie chcę być czarnowidzem, naprawdę nie chcę być, ale... coś tak czuję. Wystarczył dwa ataki Martwobrodego. Na kogokolwiek, nie tylko na Iwana, który ma najmniejszą obronę fizyczną z całej drużyny. Och, kolejne 624. No, widzicie? Wiedziałem po prostu. Wiedziałem. I Gareth nie żyje. Masz psa energię? Masz psa energię ożywienia! Kocham cię, Izak! W takim razie... bez różnicy, kto przyzwie osąd, skoro i tak nikt nie używa psa energii podczas tej walki. Używałbym, byłoby to ciekawsze, biorąc pod uwagę, że w końcu zmieniłem klasy moich postaci, ale... no co ja tu zrobię? Mogę sobie trochę pobłagać i pomarudzić. Tak czy siak wzmocnił sobie odporność do tego stopnia, że moja psa energia nic mu nie robi. I mam szczerą nadzieję, że... mam szczerą nadzieję,
że efekt błysku utrzymuje się również nad Garethem, pomimo tego, że póki co jest nieprzytomny. Przepraszam, akurat trąciłem mikrofon, mam nadzieję, że nie było tego za bardzo słychać.